Austro-węgierska twierdza Kraków. Fort 49¼ Grembałów, a właściwie jego tradytor. Przede mną znajduje się fragment zbioru korespondencji z czasów Wielkiej Wojny od żołnierza z frontu, pochodzącego zresztą z Krakowa, Władysława Wawro, do swojej narzeczonej, a później żony Jadwigi Zechtling, która mieszkała w Krakowie na ulicy Grodzkiej 11. Ten zbiór w całości liczy około 100 listów i są to wyłącznie listy pisane od żołnierza do jego narzeczonej. Wymagają one historycznego opracowania i na pewno jeszcze będzie można doszukać się wielu ciekawostek historycznych, a na dodatek sprecyzować losy wojenne Władysława. Droga ma kochana, jedyna Januszko. Czekam z niecierpliwością na wiadomości od ciebie. Krótki czas spędzony z tobą jest jakby snem dla mnie, który pod każdym względem wpłynął dodatnio na poszarpane nerwy. Największą troską była kuchnia, bo się na niej nic specjalnego nie fasowało. O jakiejś sałacie mowy nie było. Kawałek zaś mięsa nie wystarczył. W całej wsi zostało kilku starych chłopów. O wrażeniach pierwszej bitwy nie będę pisał, bo się każdy bał szrapneli i granatów, które spadają jak jastrząb. Każdy, słysząc świst pobliski, który wyje zolalala w powietrzu, kładzie się na ziemię i z trwogą czeka, gdzie spadnie, modląc się w duszy gorąco. Pewnie w tych dniach będzie tu ogromna burza. Jak z niej wyjdę, nie wiem. Może ten list dostaniesz, a mnie już nie będzie na tym naszym świecie. Jeśli bym zginął, to moi koledzy doniosą ci. O to poproszę ich. Panie Maćku, kiedy pan po raz pierwszy zetknął się z Nową Hutą świadomie? W maju 1976 roku. Z jakiej okazji się to stało? No, oczywiście wysadzenia pomnika z Lenina w Nowej Hucie, gdyż wtedy milicja podjęła tak zwaną akcję Kwiecień i inspektor Serafin zlecił przyglądnięcie się piromanom w całym mieście. Między innymi na Krowodrzy wytypowano 6 osób. Na trzeciej pozycji był Maciej Miedzian, syn Jerzego, urodzony i tak dalej, zamieszkały i tak dalej. A jakie było pańskie pierwsze spotkanie z Nową Hutą? Był rok 1972.
maj, ja ze swoim serdecznym przyjacielem Wojciechem poszliśmy na Wagary. Mieszkając na Krowodrzy, doszliśmy na nogach do Placu Centralnego i jak dziś pamiętam Aleję Róż i nastąpiła przerwa. Później na kilkanaście lat przynajmniej. A wiem, że mieszkał pan w Nowej Hucie. Dopiero w latach 90. zostałem bardzo zresztą przypadkowo kustoszem dworku Matejki w Krzesławicach. No, szukano takiego frajera, który pracowałby za 400 zł brutto i akurat nie padło na mnie. Ale taka prawdziwa przygoda i moja, i myślę, że pana, zaczęła się w 2004 roku. Tak, kiedy powstało właściwie tak oficjalnie Muzeum Nowej Huty, bo pamiętajmy, że wcześniej był tylko jakiś projekt, który leżał w zamrażarce około 7 lat, jak to zwykle u nas się wszystko dzieje. Panie Maćku, realizacja takich programów telewizyjnych, w których mieliśmy zaszczyt, przyjemność wystąpić, powodowała to, że po wielu tych odcinkach zgłaszało się do nas wielu młodych ludzi. No to jest jakby normalne, bo rzeczywiście Nowa Huta to jest coś niezgłębionego, nieodkrytego. Zawsze tam znajdzie się temat do jakiejś pracy magisterskiej, bo powiedzmy gdzie indziej może już tego brakować. A nawet i doktorskie też powstają. A poza tym w Nowej Hucie jest dokumentacja. Przecież tu od początku tą Nową Hutę filmowano, fotografowano. Jeszcze dość sporo tego zachowało się po domach. I trzeba mieć na uwadze to, że pojawiła się szansa, żeby w Nowej Hucie powstało pierwsze muzeum historii PRL-u, gdzie historia tego miejsca, życia ich ludzi, będzie wpleciona w dzieje Polski powojennej. No to czeka nas dobra zabawa.